Siema, tutaj Koza, kanał Koza Stream, witam Cię. Chciałem wymyślić rym, ale nie mam. Więc witam po prostu bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery, która odbywa się także na żywo. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz mieć wpływ na bieżąco na moje decyzje, zapraszam na twitch.tv/kozasport. Tutaj masz streamki od poniedziałku do piątku, od godziny 11, będzie mi bardzo miło. Ale jeżeli oglądasz ten odcinek teraz, to wejdź sobie na mojego Twitcha, zostaw followa, bo wtedy dostaniesz powiadomienie na apce i dzięki temu będziesz wiedział po prostu, że streamuję, co jest chyba spoczko opcją, no nie? Więc co, po tej autopromocji lecimy, słuchajcie, z Robertonem na listę transferową, tak jak sobie to ustaliliśmy, i z Milenkowiczem na listę transferową, tak jak sobie to ustaliliśmy. To są miejsca, w których musimy zrobić zmiany, to są miejsca, w których absolutnie musimy poszukać wzmocnień, bo to są dwa elementy, które nie funkcjonują. Matety sprzedawać nie chce, ja wiem, że on nie jest w dobrej formie, ale w zeszłym roku on był chyba naszym najlepszym strzelcem. A jeżeli nie, to był naprawdę dobrym strzelcem. Więc jego się nie chce pozbywać, bo tutaj ciężko będzie nam znaleźć kogoś o podobnej charakterystyce. BlaBlaCar nie odejdzie, nie ma mowy, ja go nie sprzedam, ja z nim zostaję. Nie mogę Ci zagwarantować gry, Robertone, przykro mi. A ja idę w tym momencie po innego, po zawodnika, po którego chciałem pójść całą tą karierę. I wydaje mi się, że w tym momencie jest to idealny dodatek do naszego zespołu. Nie jest to N'Golo Kanté grający dla Interu, nie jest to Biol, nie jest to nawet Guedes. Jest to Sołczek, popularny Soczek, zaproponuj kupno, my go chcemy, słuchajcie, my go chcemy. Pazur wita się z kolejnym odcinkiem, bardzo dziękuję za bitsy. A my w takim razie, słuchajcie, lecimy tutaj do West Hamu, zaoferuj kwotę, tylko my nie mamy tych pieniędzy, tak? A co wy na to, żebyśmy się tutaj wymienili? Daję wam zawodnika teoretycznie lepszego. Jaki jest sens, słuchajcie, proponuję im typa o wyższej wartości. A oni się na to nie zgadzają. To jest absurd. Naprawdę tego nie rozumiem. Moja propozycja jest taka. Ja wam dam procent z wartości, ale nie dam wam teraz pieniędzy, nie ma mowy. Bo to jest coś głupiego, po prostu. Co wy na to? Fajnie? No to nie. No to nie. W takim razie, słuchajcie, poczekamy na pieniądze za Robertone i będziemy wtedy myśleli w ten sposób. Tak więc mamy to. Zobaczmy sobie Kovacicza, bo widzę, że tutaj to jest propozycja często przez was podawana. Aczkolwiek Kovacic, mam wrażenie, że jest dużo starszy niż nam się wszystkim wydaje. 30-letni Mateo Kovacic, 86. Nie. Moim zdaniem lepiej pójść po Soczka. Moim zdaniem pójdziemy po Soczka sobie. Mam takie wrażenie, że to będzie lepsza decyzja. No to nic, trzeba poczekać chwilkę na upływ tego okienka transferowego. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mandragora obiektem zainteresowania, ale nie naszego. No my na razie czekamy na pieniądze. No ten transfer Jovicza nas sporo kosztował, więc no jakby musimy poczekać na dopływ gotówki. Zawodnicy wracają po kontuzji, więc ta przerwa naprawdę jest fajna o tyle, że ci nasi podstawowi piłkarze będą wracali. I tyle. Czemu mówisz, że twoja polityka transferowa jest dobra, skoro prawie każdemu klubowi dajesz 25% sprzedaży? Bo i tak na tych zawodnikach zarabiam takie pieniądze, że oddając ewentualnie 1/4 klubowi macierzystemu zarabiam bardzo duży hajs. A poza tym powiedz mi, którego zawodnika, z którym ma 25%, którego ściągnąłem, sprzedałem. Powiedz mi, proszę. Bo nie pamiętam, który byłby to zawodnik. A jeżeli dostał, jeżeli go sprzedałem, to sprzedałem go za tak horrendalnie duże pieniądze, że i tak zarobiłem bardzo duży hajs. A dzięki temu ja dostaję zawodnika za mniej pieniędzy. Jakby powiedz mi, daj mi przy... Bo jakby mówisz coś, ale nie masz dowodu na to, że to, co robię, jest złe. Więc powiedz mi, bo ja o tym może nie wiem. Powiedz mi, gdzie ja to zrobiłem źle. No ale wyobrażasz sobie coś takiego w rzeczywistości? Oczywiście, że tak. Połowa zawodników, która idzie do klubów gorszych, ma opcję pierwokupu. Znaczy te kluby mają opcję pierwokupu, gdzie mają pierwokup za dużo mniej pieniędzy. Tutaj tego nie ma, więc to jest jakby substytut tego. Więc powiedz mi, w którym momencie zrobiłem coś źle transferowo tutaj. Jakby, bo nie rozumiem. Zwyczajnie tego nie rozumiem.
Dobra, więcej pieniędzy oni nam dadzą za niego na pewno, więc myślę, że tutaj Manchester spróbujemy wydoić, bo za Milenkowicza zwykle było naprawdę dużo chętnych. BlaBlaCar nigdzie nie idzie. Nie w styczniu. Więc powiedz mi, co jest, gdzie jakby zrobiłem coś źle, to wtedy może się z tobą zgodzę, ja nie mówię, że nie, ale jeżeli zarzucasz mi, że robię coś źle, to powiedz mi gdzie. Benjamin Mundy zmienia klub, ciekawa sprawa. Robert Tone do Chelsea, to jest fajny pieniądz, ale wydaje mi się, że może być troszkę lepszy. Że jesteśmy w stanie The Blues tam odrobinkę jeszcze troszkę, wiecie, pociągnąć. Więc Milenkowicz w takim razie już się zgodził? No i pięknie, więc tutaj duży pieniądz mamy, bardzo duży zysk, nie pamiętam za ile my go kupowaliśmy, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę fajnie to wyszło. No a my teraz gramy z Saint-Étienne, nie zapominajmy o tym, że także gramy, że tutaj nie tylko transferki, ale także gramy. Kulusewski jest w składzie, Cygankow mówi, że może grać i zagra w tym meczu Cygankow. Ogólnie to lecimy tutaj na pełnej w tym meczu, mniej rozgrywek mamy i możemy się tutaj naprawdę dzięki temu skupić na tym, żeby wystawiać jak najlepszy, jak najmocniejszy skład. Guardiola jeszcze nie mamy, ale już niedługo on będzie grał. Nie gra już Milenkowicz, w takim razie skoro jest na wylocie, to wolę stawiać bardziej na naszych zawodników i jakby ten rozdział mam już zamknięty. Guardiola zaraz wróci. Eduarda nie kupuje, słuchajcie, nie potrzebujemy napastnika, potrzebujemy w tym momencie tylko i wyłącznie w tym momencie potrzebujemy środkowego pomocnika i środkowego obrońcę. Prawego nie potrzebujemy, Pazur, nie potrzebujemy prawego obrońcy w tym momencie. Widzimy się na boisku, Cygankow, wierzę w ciebie i tyle. Widzę tutaj propozycję jeszcze Matteo Genuziego. A zobaczmy sobie Francuza. Nie, po prostu Genuzi. Jest Matteo Genuzi, 25-letni zawodnik, grający w Lazio. No muszę powiedzieć, że to wydaje się być fajny transfer, bo on nie zarabia dużych pieniędzy. Więc tutaj staniemy pomiędzy tak naprawdę batalią, pomiędzy Genduzim a Soczkiem. A Genduzi jest piłkarzem, no który, kurczę, jest w stanie nam dać tutaj pewność w środku pola na zdecydowanie dłuższy czas. Więc tu się trzeba będzie zastanowić. Soczek ma jedną cechę. No zaraz będziemy nad tym myśleli w takim razie. I tak jeszcze nie mamy pieniędzy. I tak jeszcze nie ma hajsu, więc musimy zdobyć kwit. I będziemy się zastanawiali. Nie chcę Łara z tego powodu, że tego zawodnika mieliśmy już w karierze wielokrotnie. Znaczy w jednej karierze mieliśmy go jakby jako podstawę, więc nie chcę go tutaj wykorzystywać, bo tak jak mówię, ja staram się nie wracać do zawodników. Jakby staram się, żebyśmy tutaj nie szli jakby w ciągle to samo. Zadowolony jest cały czas z częstotliwości spotkań Milinkowicz-Savic. My jesteśmy także zadowoleni z Sergeja, bo naprawdę chłop daje radę. Mamy teraz Kamińskiego w rozwoju, fajnie. Właśnie Sołczek wydaje mi się być lepszy na tym etapie sezonu do kupienia, że to jest gościu, który jest bardziej doświadczony i tak, ale z drugiej strony nie grał we Francji. Więc musimy się zastanowić, no słuchajcie, na Robertone robimy duży pieniądz, tłusty pieniądz, cieszy mnie to bardzo. Więc tutaj mamy dwa transfery dopięte i tylko czekamy, żeby dogadali indywidualnie się z klubami zawodnicy. I tyle, no gramy teraz za Mię w pucharze, tutaj oczywiście pójdziemy troszeczkę gorszym składem. Pazur jak zwykle pozdrawia YouTube'a. A my, słuchajcie, w takim razie, co my tutaj mamy? Milenkowicz został sprzedany, 30 milionów trafia na nasze konto. Zobaczcie, kamera padła, ale dopiero teraz, więc naprawdę, naprawdę nie jest źle. I tak jak na ten upał, to muszę przyznać, że jest okej. Już zmieniam baterię i powinno być dobrze, więc na luzie. Powinno być okej. Myślę, że tutaj ten wiatrak sporo zmienia mimo wszystko. Więc spokojnie, już zmieniam baterię. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Tak więc zobaczmy. Działa czy nie działa? Działa wszystko. Dobra, tak więc jest ok.
Czas na Merzamię. Na to spotkanie składzik w zasadzie mamy ułożony: Medved, Kamiński, Kownacki. Obronę tylko zmienimy. Tutaj chciałbym, żeby zagrał sobie Gwardiol po powrocie po kontuzji. Hysaj w takim razie zmieni się z Balasem. I co? No skład jest mocny, no kurczę, to nie jest słaby skład, to powinno dobrze zadziałać. No i tylko Keylor zmieni się z Markowiczem, tutaj dajemy naszego podstawowego goalkeepera i tyle. Tak więc słuchajcie, zobaczymy sobie jeszcze Ndombele, macie rację, to jest bardzo ciekawy zawodnik, który no odbił się od Anglii, ale tu może to wyglądać wszystko zdecydowanie inaczej. Jest Ndombele, 28 lat, grający, nie no, gra w Juventusie, zarabia gigantyczne pieniądze, tutaj jego kariera się udała. Tutaj jego kariera się udała, więc nie ma co w ogóle się w to bawić. Mówicie o Bieliku, ale obawiam się, że Bielik niestety nie rozwinął się w taki sposób, który nas by satysfakcjonował. No niestety, ta kariera nie potoczyła się zbyt dobrze. Zobacz doświadczonego Lewandowskiego. Lewandowski już nie gra, kawa, ale bardzo dziękuję za bicy. Lewandowski już nie gra. Dobra, widzę propozycję obrońcy fajną chyba. Tak jest, to jest środkowy obrońca. Tylko o którym my mówimy? O tym raczej. No i to jest fajny środkowy obrońca. I to jest taki środkowy obrońca, który byłby wzmocnieniem naprawdę ciekawym. To co? Robimy dwa deale z Lazio. Słuchajcie, robimy dwa deale z Lazio francuskie. To mnie znaczy powiem tak, no bo albo. Bo to jest fajny zawodnik. To jest fajny dodatek do zespołu. Kolejny. To jest bardzo fajny dodatek do zespołu. Jeszcze widzę propozycję Tiemu Bakayoko. Zobaczymy jeszcze Bakayoko w takim razie. Cofam się. Bakayoko. Tiemu Bakayoko, 30 lat. No nie, to już nie jest ten poziom. To już nie jest ten poziom. To absolutnie nie jest ten poziom. Więc wydaje mi się, że pójdziemy po tego środkowego obrońcy i Sołuczka. Czyli troszkę młodości i troszkę doświadczenia. I dzięki temu przyszły trener będzie mógł sprzedać BlaBlaCara bez problemu. Więc tak zrobimy. Bardzo dziękuję Pazur za wszystkie bitsy, za twoją obecność na streamie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Widzimy się jutro. Wiesz czemu? Ponieważ streamuję codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Tak więc bardzo dziękuję, a my rozmawiamy z przedstawicielem Lazio, więc idziemy, słuchajcie, idziemy po młodego obrońcę i idziemy po Soczka. To wydaje się być fajne. Zaoferujemy kwotę za piłkarza. Moja propozycja za niego to jest 40 milionów. Nie możemy dać 40 milionów. Dajmy w takim razie 30, bo musimy mieć na jego pensję i 25%. No może się okazać, że dwóch zawodników kupić nie będziemy w stanie. Ok, czyli tutaj na razie zrywamy te negocjacje i czekamy na resztę pieniędzy za Palaversę. I czekamy na resztę pieniędzy za Palaversę, bo inaczej nas nie będzie na to stać. No oczywiście, że tak, Pazur, mogę ci jutro otworzyć, jutro albo bez problemu. Dobra, więc zagrajmy sobie to za mię i poczekajmy na to, co przyniesie kolejny dzień okienka transferowego. A mię Nont, 1-0 wygrywamy, Mateta strzela z rzutu karnego. Troszeczkę wiecie, tak szejki, ale ważne jest to, że przechodzimy dalej. Roberton został sprzedany, więc więcej pieniędzy wypłada na nasze konto. Przełożone spotkanie, nagroda z turnieju, więc cieszy to wszystko. Musisz, wierzę w ciebie Kamiński. Nie wiem, nie zagrałeś? Myślałem, że zagrałeś, szczerze. Liczyłem, że go wstawiłem. No nic, w takim razie słuchajcie, treningi. Zastanawiam się nad tym Soczkiem z jednego powodu. Że nie wydaje mi się, żeby Soczek był o tyle tańszy od... nie wydaje mi się, że Soczek będzie o tyle tańszy od Genduziego, że ta pensja nam się opłaci. Ale zobaczymy. Pójdźmy po Soczka. To wydaje się być fajny zawodnik, żeby spróbować. Gdyby on jeszcze mógł grać SO, to by było super. Spróbujmy, zobaczmy, zaproponuj kupno. Fajnie by było go za okolice 40 milionów kupić. Więc zobaczmy jak to będzie. Zaoferuj kwotę za piłkarza.
39. Zobaczmy, co nam odpowiedzą. O shit, panie Mois, pan tutaj naprawdę jedziesz grubo. 40 milionów. Janek, wiem i dlatego żaden z moich zawodników nie ma dziewiątki. Dobra. Dajmy tak, ale muszę powiedzieć, że nie uśmiecha mi się ten transfer, bo wydaje mi się, że patrzymy tutaj na gościa, który... Okej. Zeszli troszkę. Zobaczmy. Okej, oni muszą to przemyśleć. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Tak więc słuchajcie, porozmawiajmy w takim razie z Genduzim. Zobaczmy, jakie pieniądze musielibyśmy dać za dużo młodszego zawodnika. Na spokojnie, wiecie, na spokojnie. Rozważmy sobie opcję. Rozważmy sobie opcję, słuchajcie. 41, co i na to? 51, okej. No ale już zaczęli dużo niżej, a pamiętajmy, że to jest zawodnik, który zarabia dużo mniej. Dużo mniej. Tak dużo, dużo mniej, nie? Więc z tego powodu jest to zawodnik dużo fajniejszy. Zobaczmy. No ale oni są pewni swego. Pewni swego. A gdybyśmy zrobili w ogóle tak, patrzcie. Dobra, nie chciałem dać procent, nie dałem. Dobrze, czyli oni do nas z tym wrócą. Dobrze, oni do nas z tym wrócą. Kowal, ja miałem w karierze rezerwowego Barjanowa. Się zwał, jak go kupowałem, miał 83, może zagrać SO. Polecam go sprawdzić. Okej, patrzę w takim razie. Czekaj, jak on się nazywał? Barjanow. Wielkie dzięki za bitce swoją drogą, bardzo dziękuję. Coś albo ja źle powiedziałem, albo... Barino, przepraszam. Zobaczmy. Niestety tutaj trzeba by było go wyskautować, poza tym on jest do podpisania. Bardzo dziękuję za propozycję, ale nie mam opcji, ja potrzebuję gościa na teraz. Dobra, więc gadają z nami tutaj, ale widziałem, że wy jeszcze mówicie mi o kim? O Babakarze, tak? Ktoś taki był? No przecież to jest... A, dobra. 25-latek. No zobaczmy. 86 oceny ogólnej. No wygląda fajnie, słuchajcie. Wygląda fajnie. Małe pieniądze zarabia chłop. No tylko, że jest... Ale on rzeczywiście jest idealny, bo on, słuchajcie, ktoś dał nam znakomitą propozycję. To jest znakomita propozycja, słuchajcie, bo on kupujemy dwa w jednym, czyli to jest to, czego byśmy chcieli. Bo i ESO, i ESPD, to jest to, czego chcemy. On jest dla nas idealny. Możemy dać więcej pieniędzy za niego, ale on nam zapewnia dwie pozycje. I wiecie, i tutaj nie musimy wtedy kupować dwóch zawodników, super. Zaoferuj kwotę za piłkarza. 51. Okej, okay. Znaczy ja rozumiem, że on jest dla nich tyle wart. Rozumiem to w 100%, tak? No ale musimy tutaj ponegocjować mocno. Co wy na to? Okej, okay. Oni do nas wrócą. Więc słuchajcie, jesteśmy w negocjacjach z trzema zawodnikami. No nie ukrywam, że ten Kamara wydaje się być rzeczywiście najlepszy z tych wszystkich, nie? Jakby jeżeli o kimś tutaj miałbym myśleć najpoważniej, to o nim, bo to jest tylko jeden transfer, więc to jest coś, co mi się najbardziej podoba. No poczekamy, słuchajcie, poczekamy, zobaczymy, to jest naprawdę fajna propozycja, żeby go kupić. Genduzi i tak dalej brzmi fajnie rzeczywiście, ale to jest absolutnie fantastyczna propozycja, bo on nam fajnie tutaj wszystkie te pozycje zamknie. Mamy odpowiedź Guendouziego, znaczy z Guendouzim związaną. Odpowiedź z Kamarą i odpowiedź z Soczkiem. No powiem szczerze, że Kamara 1 kosztuje niewiele mniej niż tych dwóch
gości. No powiem szczerze, że kusi tych dwóch zawodników. Ale pójdźmy po Kamarę. Pójdźmy po Kamarę, to jest rzeczywiście, wydaje się, fajniejsza opcja. Nie, no musimy przenegocjować. To 83 700, to jest za dużo pieniędzy. Jestem gotów dać około 7 dych, bo sprzedawaliśmy dwóch zawodników, za nich weźmiemy jednego, ale 7 dych jestem gotów dać. No to super, Pazur, no to super. Bardzo mi miło. Zobaczmy, 70. No to jest bardzo dużo pieniędzy, jakby za dużo pieniędzy. Spokojnie, wiecie, pójdźmy spokojnie. Kontroferta 72, zobaczmy. Szympion, wielkie dzięki za bitsy. Nie, no Phil Foden nie pasuje do naszej nie pasuje do naszej koncepcji, za to Kamara pasuje idealnie. No i słuchajcie, mamy go. Kamara, 86 oceny ogólnej. Dużo lepszy wybór niż Soczek. Ja wiem, że on by fajnie tutaj wyglądał, ale nie. Ale nie mam zamiaru z chłopaków rezygnować, bo jeszcze musimy z samym zainteresowanym porozmawiać. Oczywiście dla niego będziemy tutaj mieli podwyżkę. Myślę, że możemy dać mu spokojnie podwojenie jego wartości, jego wynagrodzenia, które ma do tej pory. I wydaje mi się, że to naprawdę będzie spoczko. Zobaczmy więc, jak to wygląda. Będziesz ważnym zawodnikiem. Okej, okay, pasuje mu to. 5 lat, no stary, jesteś jeszcze młody. To jest spoko. Zignoruj klauzulę odstępnego. To jest... Mordo, nie. Bozajmy. Tego nie dostaniesz. Tego też nie dostaniesz. Możemy skończyć już negocjacje? Dziękuję. Mój klient liczył na nieco inne zarobki. No i słuchajcie, mamy go. Kamara, fantastyczny transfer. Idealnie nam tutaj pasuje na te dwie pozycje. Genialnie, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy. Pod każdym względem jest to transfer znakomity. Pod każdym względem jest to transfer po prostu fantastyczny. Więc mamy tutaj zawodnika idealnie wpisującego się do wszystkiego, co potrzebujemy. Więc ja jestem mega zadowolony. Więc tak naprawdę w tym momencie, żeby być fair, to możemy sobie tutaj odrzucić to, żeby nie zawracać już im głowy i odrzucić to, jakby, no nie dogadamy się i tyle. Więc ja i tak jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda. Ostatnio jestem całkiem w niezłej formie, rozważę twoją prośbę. Alfonso Davis, nie no, stary, w tej karierze kupujemy zawodników albo z Francji, z krajów słowiańskich, więc Alfonso Davis No nie pasuje. Więc bardzo dziękuję za propozycję i za bitsy i wszystko, ale nie. Po prostu nie. Dobra, Gwardiol jest wypoczęty, znaczy jest już zdrowy, więc wróci do składu. Valery tutaj odpuści, tu zobaczymy Gwardiola. No wygląda to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kulusewski jest okej. Wszystko jest fajnie. Kownacki za Kesaja, bo i tak tutaj defensywnie jesteśmy mocni, więc jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Szymański odszedł do Chelsea odszedł, z tego co pamiętam, bardzo duży transfer polskiego zawodnika, powyżej 100 milionów wydaje mi się, więc jakby jemu się powodzi i nam się powiodło dzięki niemu. Gramy z Marsylią i wygrywamy 2-0. Cygankow powrócił po kontuzji w znakomitym stylu. Jaka ocena? Nie pamiętam. Musisz zobaczyć w jednym z odcinków na kanale Koza Stream. Dobra, zadowolony jest Jowicz, że wystąpił. Ja jestem zadowolony, że nam udało się wygrać. Jedewaj wbija 90 oceny ogólnej. No Tim Jedewaj jest absolutnym przekotem. No to jest gwiazda tej kariery, niesamowita, słuchajcie, niesamowita. Więc cieszy mnie niezwykle to wszystko. Imponujący występ Jowicza. Prognozy nie są obiecujące. Ja wiem, wszystko jest tragicznie. Więc my lecimy sobie dalej. Zaraz kończy się to okienko transferowe. Ale doskonale wiecie, że jakby wszystko mamy. Wszystko mamy tutaj jakby w idealnym porządku już. Naprawdę w idealnym porządku.
Ampadu. No Ampadu jest Walijczykiem, więc też nam nie pasuje za bardzo. Dobra, gramy w takim razie kolejny mecz. Tym razem Bordeaux, skład jest mocny, skład jest dobry i miejmy nadzieję, że uda nam się tu zwyciężyć. 3-0, pięknie, Cygankow znowu, Milinkowicz, Savic. Troszeczkę muszę powiedzieć, że rozczarowujące jest są poczynania Jovicza ostatnio, no bo mało chłop strzela. Nastasic obiektem zainteresowania. Borussia Dortmund chciałaby kupić Blablacara. Ja Blablacara jestem gotów puścić na sprzedaż, ale zrobię to tylko i wyłącznie po okienku transferowym. Bo jakby mamy ściągnięte już jego bezpośrednie następstwo. W odwodzie jest też możliwość ściągnięcia tego gościa z Lazio. Więc w ogóle... więc ten, trochę mało tych Francuzów, bo głównie skupiamy się tu na zawodnikach z krajów słowiańskich. Więc jakby tutaj takie było założenie, że to jest główny nasz cel. Co my tutaj mamy? Blablacar oferta wycofana, Markowicz oferta wycofana. Super, więc w ten sposób to wygląda. Oblaka nie kupujemy, słuchajcie, ja wierzę w tego Markowicza. Bólem głowy przyszłego trenera będzie to, co zrobić z Markowiczem i Bezuchem, jak tutaj tą rywalizację rozwiązać, bo ma dwóch topowych zawodników. O, w ogóle kto nam tylko chciał dać propozycję? Tak z ciekawości, kto chciał tego Bradaricza? Roma, no na pewno. Nie, no Bradaric zostaje. Bradaricz to jest topowy zawodnik, więc nie mam zamiaru go nigdzie puszczać. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie followuje, zapraszam do followowania streama. To nic nie kosztuje, a dzięki temu dostajecie powiadomienie, kiedy zaczynam transmisję. Oczywiście ja streamuję codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 11, ale zawsze warto to powiadomienie dostać, więc jeżeli ktoś jeszcze nie followuje, a na przykład teraz Mateusz Dawid zafollowował, Kacper Orłowski zafollowował, Igor Zarychta zafollowował, więc bądźcie jak oni, zafollowujcie, to naprawdę, tak jak mówię, nic nie kosztuje, a dzięki temu jesteście na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. Na pewno ja zadowolony jestem z tego zespołu, że tutaj naprawdę jest mało starych zawodników, no bo ich nie ma, tak jest ten zespół zbudowany. Przyszłość wygląda fantastycznie, bo tutaj nie dość, że ci, którzy grają, są młodzi, to jeszcze ci, którzy pukają do drzwi podstawowego składu, są młodzi, więc wygląda to wszystko naprawdę fenomenalnie. No dobra, czas na mecz z Lille. Wydaje się, że to jest fajny mecz do tego, żeby zadebiutował Kamara, chociaż jeszcze go przetrzymam na tej ławce. Jeszcze chwilkę niech tutaj posiedzi, bo z Lille wolałbym no tu nie ryzykować. Poza tym, tak jak mówi Zordan, wiecie, zawsze może być jakiś niezapowiedziany stream, wtedy macie powiadomienie i wiecie, że streamuję, więc nie zawsze warto polegać na tej rozpisce. Longstaff nam strzela. Longstaff, znamy go dobrze. Na szczęście wydaje się, że tutaj aż tak bardzo się nic nie pozmieniało, bo wyprzedza nas teraz PSG, mając jeden punkt przewagi. No ale nie możemy sobie, słuchajcie, nie możemy sobie pozwalać na takie wpadki. Dobra, gram teraz z Rem. W tym spotkaniu zobaczymy zmianę, a mianowicie Milinkowicz sobie zagra wyżej, Kulusewski ustąpi miejsca Kamarze, Gwardiol ustąpi miejsca Kamarze. Tu zagra Palaversa. Z lewej strony wystąpi sobie w tym spotkaniu Dawid Kownacki, bo czemu nie? No i na napadzie chciałbym zobaczyć Matete plus Jedewaj musi odpocząć na rzecz Valerego. Więc jak widzicie, tak to się prezentuje. Składzik naprawdę fajny. No wydaje mi się, że powinniśmy tu zwyciężyć. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę powinniśmy zwyciężyć. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Gramy ze Stadren i... wygrywamy, 2-1. Palaversa strzela, Blablacar strzela, więc cieszy mnie to bardzo, bardzo mocno. Gramy teraz z Monaco. To jest puchar, ważny dla nas puchar. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale musimy zobaczyć, jak to dalej będzie wyglądało w lidze. No bo wiecie, dla nas teraz punktowanie w lidze jest naj istotniejsze. Więc musimy się na tym teraz mocno skupić, żeby tutaj... w kolejnym meczu, chociaż gramy z Montpellier, więc nie, że możemy odpuścić, ale że tutaj możemy naprawdę przycisnąć najmocniejszym zestawieniem, więc chciałbym, żeby tutaj pojawił się Gwardiol, żeby tutaj pojawił się Jedewaj z prawej strony, co oczywiście oznacza, że Blablacar bez opaski, tutaj Kamara, no ten środek pola wygląda teraz naprawdę przepotężnie. No jesteśmy gotowi, słuchajcie, jesteśmy gotowi do tego spotkania, mam nadzieję, że uda nam się tu zwyciężyć.
I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No to Matrix, no to nie wiem, zobaczymy, kto dłużej wytrzyma, ja czy twoja bateria. Gramy z Monaco, bardzo istotny mecz, prestiżowe spotkanie, bo to jest jednak topowe zespoły i wygrywamy. To jest bardzo istotne, że udaje nam się tu zwyciężyć w pierwszym meczu u nas, ligowym, chyba w ogóle na otwarcie sezonu. Przypominam, że przegraliśmy z drużyną z księstwa, więc to jest dla nas naprawdę mega istotne spotkanie, że udało się zwyciężyć. No i tracimy jeden punkt cały czas do tego PSG, z którym, przypominam, wygraliśmy w bezpośrednim starciu, no ale te niektóre potknięcia po drodze sporo nas tutaj kosztowały. Może sporo, jeden punkt to nie jest, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, w kolejnym meczu drobne zmiany, a mianowicie Kamara w tym meczu na pewno nie wystąpi na szóstce, Kulusewski pojawi się na prawej stronie, Cygankow na lewej, na rozegraniu wystąpi sobie w takim razie Milinkowicz-Savić, więc zagra tutaj Kamara. Więc tak to będzie wyglądało. Obrona jest w miarę wypoczęta, więc jest dobrze, słuchajcie, jest spoko. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Matrix, no tak, podłączyłeś telefon, to nie dajesz mi szans, bo wiadomo, że bateria wygra. Dobra, tak więc słuchajcie, gramy z Montpellier. Nie są w najlepszej formie, ale nikogo nie można skreślać, szczególnie kiedy gra u siebie. Na szczęście wygrywamy. Strzela Kulusewski, strzela Cuisance. Cieszy mnie to bardzo. Teraz gramy w Lidze Europy. No i nie będę ukrywał, dla mnie Liga Europy nie jest priorytetem, bo my awans do Ligi Mistrzów mamy raczej zagwarantowany. I ja tutaj przy każdym meczu będę patrzył na to, jaki mecz ligowy nas czeka. Bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby powalczyć o mistrzostwo Francji, a mecz z Olympiquem Lyon dla mnie zdecydowanie w takim razie ważniejszy, więc tutaj od razu gałeczka w prawo, a w zasadzie w lewo. No i zmiany. Markowicz nie wystąpi, Keylor Navas. W środku obrony zobaczymy Karpowa oraz Bla, ponieważ z lewej strony wystąpić może Hysaj. Opaska dana została Karpowowi, więc niech będzie. Palaversa z Tesarikiem mogą zagrać, Kownacki, Kamiński, Medved mogą zagrać, Mateta może zagrać. I słuchajcie, skoro mówiliście mi, że tu są podane statystyki i skoro w statystykach nie ma meczów rozegranych, Bezuch nie gra, to ja chcę, żeby Bezuch grał. To nic nie kosztuje, 55 tysięcy. Bezuch powraca i ja chcę, żeby on grał. I powraca, słuchajcie, od razu między słupki. Powraca od razu między słupki Bezuch. Mało się kto tego spodziewał, ale powraca między słupki i zobaczymy, jak to będzie. Wiesz co, w zeszłym roku najpierw przenosiłem, a potem pobrałem moda na PC. Nie pamiętam, skąd pobrałem. Po prostu wpisałem w neta, wziąłem najświeższego, który miał. Na YouTubie był dobrze oceniany jakby film z tym i tyle. Dobra, tak więc słuchajcie, gramy z Gent czy też z Kent, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ciężki mecz przed nami może być to, ale no zobaczymy, gramy na wyjeździe, więc wszystko będzie do dratowania jeszcze. Niby nie grało się rozwinęło 2, no właśnie 0 do 0, okej, okay. Wolałbym, żeby to było 1 do 1, ale okej, spoko. To, co nas teraz interesuje, to, co się tu pojawia, czyli mecz z Olympiquem Lyon. Bardzo ciężkie dla nas będzie to spotkanie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Wracamy oczywiście do składu podstawowego i tak naprawdę chyba nie musimy tu... O kurde. Oj. No dobra, zagramy sobie tu. W ten sposób zagramy. Wow, panowie, no wow. Pod wrażeniem jestem. Co, Valery tutaj. Guardiol. Dobra, Guardiola niech już sobie komputer wymieni. Wow, no to pięknie tutaj. Trafiliśmy znakomicie, nie? Pięknie tutaj trafiliśmy. No nic, gramy w takim razie teraz z Olympiquem Lyon. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Wygrajmy to, panowie, wygrajmy. Oni są w dobrej formie, ale wygrajmy to, proszę. Ja w was wierzę. Ajajaja, jeden azar z tego karnego musiał. Szkoda. No bo ja to traktuję jednak jako zgubione 2 punkty w tej rywalizacji o mistrzostwo. Patrząc na to, jak Olympique Lyon gra w tym sezonie, to no to nie gra mega dobrze, nie? Jakby w porównaniu do nas. Jankowicz wbija wyższą cenę ogólną. Tak cichcem sobie gra ten chłopak, a ja go praktycznie w ogóle nie wykorzystuję, nie?
Imponujący występ, nie zapomnę go nigdy. Dobra, teraz to co istotne, to co ważne, co się dzieje po meczu z Gen. Potem gramy ze Strasburgiem bodajże, więc tu możemy sobie pozwolić na... Dobra, wyjdźmy tym wyjściowym składem. Wydaje mi się, że na Strasburg powinno nam wystarczyć potem sił. Wychodzimy, słuchajcie, najmocniejszym składem. Dziękuję. Bez kontuzji to co najważniejsze i ten. I możemy dzięki temu być sobie dalej w tej lidze Europy. I duży spokój zachowany na Strasburg. Skład jest troszkę zmęczony, ale spokojnie. No bo przecież tutaj teraz tak. Powraca Jedwaj. Gwardiol zagra sobie tutaj z Kamarą. Tutaj Cuisance odpocznie w tym meczu, zagra Palaversa, ale nadal no, nie wygląda to źle, prawda? Tutaj chciałbym, żeby był Kownacki. No i tutaj dajemy sobie Matetę. Tu jedyny błąd, że nie zmieniłem bramkarza, ale wydaje mi się, że Markowicz bez problemu sobie zagra. Już tyle meczów w tym sezonie zagrał z taką kondycją, że nie powinno być źle. Tak więc słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu. No wygląda to nieźle, gramy u siebie, no jakby nie widzę innego scenariusza niż przegrano. Chociaż oni pokonali Monaco, ale na szczęście z nami tak łatwo im nie poszło. Palaversa strzela, Jedwaj strzela, Milinkowicz sobie strzela, więc jest dobrze. Przed nami teraz starcie z Rem w pucharze. Ciekawy jestem, kogo musieli na swojej drodze tutaj pokonać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i też zobaczymy, w którym jesteśmy. My jesteśmy w marcu, tak więc jak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o kalendarz. No jeszcze sporo spotkań przed nami, tak więc te wszystkie spotkania i zakończenie tego sezonu czeka nas, ale czeka nas w kolejnym odcinku. Za ten Wam bardzo już dziękuję.